Siemka ludziska, jestem Harry, pytamy sobie w Outlast 2 i skończyliśmy chyba w poprzednim odcinku, tak, skończyliśmy tutaj, znaczy no tutaj, w tym mieszkaniu trochę bliżej, znaczy tam na pizzerku byliśmy. Okej. Okay. A, tu są schody, to nie da rady, ej. Spoczko. Chyba dotarliśmy tutaj do wioski, tak? Do jakiejś wioski, z farmy. Bo w poprzednim odcinku to już my czytaliśmy. No tak. Odłóż to. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Okej. Okay. Nie mamy w ogóle ten? Cztery baterie, a to zajebiście, ty. Dobra, to idziemy. Okej, okay, ciemno jest, tak? Możemy biegać, możemy. Kolego! A! Twój kolega, tak? Najebany też, aha. Za dużo spirytusu tutaj wziął i jego aż roztopiło. Tak to jednak się tak bierę, byle co. Tutaj nie idzie. Musimy iść do góry. Nienawidzicie Boga, bo kazał wam zabić wasze. A tutaj też mamy to, czytaliśmy. Tak. Więc co? Mamy iść tędy? Nie, zamknięte, ej. A tutaj, dobra, tu jest wejście. Tak, to jest to. Oj ty. Tam ktoś był, ty. Ej. That might be an elevator. It's up there, isn't it? Czekaj, czekaj. Ja bym chciał tutaj posprawdzać, tak? Jak już tutaj jestem. Albo czekajcie. Okej, to i tak... Spoko, wiosno, jesteśmy. To jest ta babka, ej. Dobra, już zaczyna tutaj katakumby. Okej, jakie ciemności. Dobra, tu nic nie ma, ty. Otwórz. Zamknięte, spoczko. A, czyli tutaj nic nie ma. Dobra, więc zanim wyjdziemy, zmienimy sobie baterię i idziemy tam na zewnątrz. Tylko obawiam się tej Baba Jagi trochę. Która tam mi stoi. Gdzie? Zaraz zobaczycie gdzie. Dobra, nie było tematu. Dobra, nie wiem, czy tak można, spoczko, że tak... A, jeśli na filmach nic nie mówię, to bardzo przepraszam. Bo czasami tak... tak mam. Okej, okay, przeczytajmy to.
Rozdział 6. Gdy ujrzałem żyjące stworzenie, Boże lamentacja rozbrzmiewające w moim umyśle, zapytałem, czy jesteście tymi czterema prawdziwymi stworzeniami objawionymi Ezechielowi. A z niebios słychać było głos, który rzekł do mnie: Synu człowieczy, ten anioł objawia się przed Ezechlejem i przed tobą, albowiem wasze brzmiona są jednakowe. Będziesz Ezechlem w tych nieszczęsnych czasach i Mahometem dla jego wybrańców. I Noem dla powodzi rozpalonej krwi, która zniszczy pogan i sudy saduceuszów i frazyrysów. Jak cztery przedziwne stworzenia Ezechiela, jak Jan, jak Izajasz i Daniel ujrzyj koło na ziemi do obok żyjących stworzeń. Wygląd tych kół i ich dzielnie były, jak korona słoneczna zaćmiała. A wygląd czterech był jak jednego, a ich wygląd i działania było takie, jakby koło znajdowało się w środku koła. Pierścienie kół były przerażające, pełne oczu, tysięcy oczu, lecz żadnego ludzkiego, czarnych i inteligentnych, błyszczących jak oczy bestii gotowej mordować. A gdzie spojrzało to stworzenie bez twarzy? Spoglądały oczy pierścieni, albowiem w kołach mieszkał duch stworzeń, a u kół byłby stworzeniem. Dobra. Okej. Trochę poczytaliśmy. Aha. Czy się nie przedostaniemy tutaj? A szkoda, czy musimy wyjść? Ona gdzieś tam jest. Okay. Jak to możliwe? Dlaczego? Nie! Spoko, to ja nie... Okej. Dobra, wiemy, że... Tu nic nie... A, tutaj nic nie było. Okno było. To było coś? Okej. Dobra. Tak, czy ktoś tam jest. Dobra. Chyba nic już. I tak nie przejdziemy, więc tylko chcę po prostu tutaj to sprawdzić, czy okej. Get the elevator working again. Dobra. Dobra, tutaj nic nie ma, to możemy pitać. Już wiemy, żeby do tego budynku nad nami tutaj nie wchodzić, bo będzie przypał. Dobra. Dobra, wiemy, że tam nie wchodzić w ogóle. Tutaj. Dobra, jedziemy. Dobra. Ten dom już ominiemy w ogóle. Tutaj przejdziemy naokoło. Joyous hour.
Weź sobie bateryjkę wejdziemy. Dobra, idziemy tutaj. Ty. No tu nikogo nie ma. Ty. Czy to gaz? Nie, chyba nie. Okej. Tutaj coś jest? No, mi się wydaje, że jakby to był gaz, ty. Nie wiem, mogę się mylić, ale spoko. Spoko. Dobra, wielkie te domy, ej. Ja myślę, że przykleję tutaj dziecko stoi. Ty, a mogę to przesunąć? Nie. Aha, nic nie ma, są po prostu. Spoko, tutaj też, nie? Będzie tutaj budynek bardziej mieszkalny, tutaj, albo jakiś... A, tutaj stoi, ej. Nie wiem. Okay. Okay. Dobra, no bo tam stoi, tylko pierdzieli. Okej, idziemy. O, obiad. Podano do stołu. Podano do stołu, zajebiście, bo zgodniają chłopcy. Śpij spokojnie. Dobra, idziemy dalej. Te światło tutaj jest takie... Te światło takie... Niekiedy nie jest tak jasno, że ja nie potrzebuję tego. To zamknięte, może ktoś śpi, nie wiem, nie wiem, my zobaczymy. Ten natomiast to otwarte, ej. Duże to, ej. Najebani wszyscy. Jakieś bractwo? Nie wiem, czy to powinienem chodzić w ogóle. Może sobie wyjdę, niech nie gdzieś pośpię się. No kuźwie. To chyba bym kuźwa, ja najebał się, jak ktoś mnie po domu chodził, nie? Weź ten styl, no. Tak. Idziemy tutaj. Kaplica tam jest. Chodźmy pierw tutaj.
zobaczyć, co tu jest. A, tutaj jest, tutaj jeszcze było te wyjście, dobra. Tam, tutaj jeszcze jest coś? Nie, tutaj brama tylko. Fok, jakiś... Musimy... Krok jest więcej. Generator... A, tutaj! Nie czekajcie, ja się pierw to przeczytam. Simon, muszę z tobą pomówić w sekrecie, bo znasz się na maściach i lekach takich tam. Mam nadzieję, że wiesz, że nie gadałem za dużo po naszej wyprawie po benzynę, sprzęt elektryczny i takie tam. Przyjaźniłem się z tym celnikiem, co sprzedaje tabletki dla papy. Jak nazywałem je tabletkami do badań. Chłopak się zaśmiał i powiedział, penicyliny nie potrzebujesz do badań, chyba że badasz rozcięcia wykroku. Słyszałeś kiedyś o czymś takim? Nie chcę pytać papy, bo się boję, ale nie chcę też przypadkiem go otruć. Proszę przyjedź do mnie, John. Hej. Dobry. That's gotta be it. Okay. If I can find my way back to the elevator. Okay. Ty? Ty. Dobra. Oh! Oh! Oh, fuck me. Ha. Oh! Nie spodziewałem się tego, dobra. Czemuś ty mi zajebała, co? Da ci zrobiłem. Jest takie inne wyjście, halo. Ja nie chcę za nią iść, ja się tutaj... Ja się boję. Kielne dzieci, a tyle, że tak nawiązam. Tutaj co jest? Na zamknięte. Dobra, idziemy tędy. Nie, tu nie. Musimy jakimś... Okej. To jest wszystko pozamykane. Dobra, chodźmy z tym. Ty! Okej, to no idę sam. Biegnij, chłopcze. O, ty. Szybko. Nie. Szybko. Raz, Marian. O. Dobra, 20 minut mamy za sobą. A to plecy mi tutaj widziałem, tak? Nie ma baterii? 3 albo 4 chyba. Okej. Aha, okej. A to?
Okay. Temple Gate, founded by Sullivan Noth, modern Ezekiel. Okay. Knives sharp for the enemy. Aha, dobra. No, tam my byliśmy. Nie mogliśmy po tej linii tutaj zjechać? Okej, okay. Dobra. Christina. Zanim zaczniesz wszędzie szukać orażadek albo krzyczeć na mnie, że ja zgubiłem, dałem wszystkie do kaplicy na uroczystość, którą zaplanował papa. Wiem, że nie mamy nic lepszego, żeby poprawić smak wody, ale będzie trzeba jakoś sobie poradzić. Nie dawaj im żadnego sakramentu do popa, trzeba go na mszę. Chyba będziemy musieli przeżyć bez orażadek. Makon. Okej. Dobra. Co tutaj jest? Zobaczmy. Kuźwa, znowu wszyscy najebani? Chyba ten spirytus oddank chyba jest jakiś kuźwa mocny. I spadło tutaj. No kurde. Jessica. I've lost it. Ja tutaj sprawdzę sobie. Mi się przypomniała ta Tamara. Ten film, wiecie o co chodzi. Dobra, jeszcze mamy. Gdzie my jesteśmy, ej? Nie. Ja nie chcę się bawić w takie rzeczy. Tam chodźcie. Przaduj. Szybko. Ja też. Jak to? No idzie. No mu szkoła. Tam coś leży. Fajnie. Mam nadzieję, że to będzie szybkie.
Ktoś tu idzie? Czekaj, baterii szukam. O nie. O God. Yes. Fuck. How the fuck do I get out of here? Wiecie co? Consume the flesh. It's fastened well. Where had the bones been burned? Tam ktoś jest, ty. Halo, no. Nie. No za mną dalej idzie, ej. Gdzie mam czekać? Dobra, pierdziela, już tutaj kończę, ludzie. Ja już tu kończę, dalej będzie w następnym odcinku. Ja już tutaj nie wiem gdzie iść. Więc ja dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, duża łapa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam na dole. Nie zapomnij o dzwoneczku, żeby na bieżąco. I komentarz, a przypnę serducho, może nawet powiem. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia do następnego odcinka. Elo, na razie.